Cześć, jestem Mateusz. Teraz się trochę dowiecie o mnie. Okej, Mateusz, powiedz nam wszystkim, gdzie zdobywałeś swoje doświadczenie bramkarskie? Jakąś swoją historię, nazwijmy to. Mam patrzeć, to czy to? Nie wiem, ci da się. W wieku 21 lat skończyłem z grą w piłkę przez kontuzję niestety. I po pół roku pamiętam, przekonał mnie do tego, żebym zdobywał doświadczenie z treningu bramkarskiego za granicą w Holandii, bo tam mieszkałem przez 5 lat. I jakoś tak od klubu do klubu i przekonałem się do tego, żeby zostać trenerem bramkarzy. Oczywiście nie wiedziałem tego na początku, ale po paru miesiącach treningu w Holandii chciałem zostać w tym zawodzie. Nie? A jakieś... jakie to były kluby, jeżeli chodzi o to? Na początku było to Vitesse Arnhem. Później pojechałem do Twente Enschede. Następnie sam jeździłem indywidualnie, patrzałem z takiej jakby obwodnicy na treningi Ajaxu Amsterdam, bo tam tak można zobaczyć, można zjechać. Dużo przebywałem, najwięcej chyba czasu byłem w PSV Eindhoven i jakoś przez 2-3 miesiące chyba dojeżdżałem na treningi raz w tygodniu do Feyenoordu do tego. A jeżeli chodzi o, tutaj masz rodzimą ziemię, jakby tak nazwijmy. To wracając z Holandii, to zacząłem jeździć do Miłosza Godocha, do FC Wrocław. Dzisiejszy koordynator Śląska Wrocław Bramkarzy. Później zapoznałem się z trenerem bramkarzy Grzegorzem Mokowskim z Pogoni Szczecin. No i wiele innych klubów również jeździłem, ale to wydaje mi się, że to byłoby to trwało. Tak, ale ogólnie Pogoń Szczecin, Wrocław, w Warszawie też byłem wyleni dwa razy, w Jagiellonii, Białystok i na tym może skończymy. A jeżeli chodzi o samą trenerkę bramkarską, to tylko gryf był, czy coś przed gryfem było? Jeżeli chodzi o prowadzenie na przykład, nie wiem, treningów bramkarskich w klubie? W Holandii prowadziłem trzecią ligę VVSB Noordwijk-Holt. Tam trenowałem tak jakby do skoku, właśnie uczyłem się tego fachu tam i równocześnie jeździłem na staże trenerskie właśnie do tych klubów, które wcześniej wspomniałem. A tak to nie, po powrocie z Holandii do Polski tylko w Słupsku oczywiście, tylko i wyłącznie. A spod, że tak powiem, spod Polski? Przepraszam! 2 lata prowadziłem treningi w Jantarze Łuska, gdzie właśnie skąd wywodzi się Krystian Dużynkiewicz, który obecnie jest w Lechu Poznań. Okej, właśnie, do tego chciałem też zmierzyć w jakimś tam stopniu. Spod Twoich, nazwijmy to, rękawic już jakiś bramkarze wyszli gdzieś tam, nazwijmy to, w świat? No, na razie prowadzę ogólnie treningi bramkarskie w Polsce prowadzę przez 7 lat plus minus, więc to nie jest za dużo czasu, ale już jeden chłopak, właśnie Krystian Dużynkiewicz, obecnie jest w Lechu Poznań. No i mam kolejnych chłopaków, którzy mam nadzieję, że pójdą dalej, jak Filip Szymański czy Filip Bielaczyk, nie? Okej, okay, a możesz nam powiedzieć swoim zdaniem, jeżeli chodzi o polskiego bramkarza. No nie mówimy tutaj, no jakiś tam nazwijmy to może starszy, ale taki młody, obiecujący polski bramkarz, który nazwijmy to, można go zobaczyć gdzieś tam w telewizji albo u nas gdzieś tam na boisku, a jest przyszłość i widzisz, jako ty, jako trener. No wiadomo, że każdy teraz patrzy przez pryzmat 13 Fabiańskiego. Jeśli ja miałbym porównywać bramkarza, który może ich dorównać z tych młodszych roczników, na pewno Kasper Tobiasz z Legii Warszawa, ponad 100%, Kamil Grabara, ale myślę, że taki bramkarz, który może wyjść poza szereg, ale to jeszcze przed szereg, ale to jeszcze myślę, że około 5-6 lat, to jest Marcel Lotka i Oliwier Zych z Aston Villa. Okej, dobra. Dzięki. Dzięki.